Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Dobry wieczór, Karolina Opolska. Zapraszam na Studio Wyborcze. A dzisiaj w Studiu Wyborczym wspaniała, jedyna w swoim rodzaju, niezastąpiona, niepowtarzalna i niezawodna Dominika Długosz. Dobry wieczór. Newsweek Polska. Dobry wieczór, raz jeszcze. Byłam tydzień na feriach i po prostu zostawić was wszystkich na tydzień i potem człowiek wraca i nie wiadomo w co ręce włożyć, zwłaszcza jeśli tak jak ja nie miał zasięgu przez ten tydzień i nie wiedział co się dzieje. No to kochana, będziesz to nadrabiać teraz następny. Ale to musisz na bieżąco nadrabiać, bo to się będą jeszcze działy rzeczy, wiesz? Wiem, będą się działy rzeczy. Ja od razu tylko odpowiem na komentarz, który tutaj pojawił się super naklejką od osoby o pseudonimie Katastrofy Morskiej, która napisała do mnie, że wysłała mi wiadomość dotyczącą teorii spiskowych związanych z Titanikiem. Nie widziałam tej wiadomości, ale z przyjemnością się jej przyjrzę, bo to jest bardzo interesujący temat. No to może zacznijmy, bo jakoś tak przez ostatnie dni sporo tej Trzeciej Rzeszy nam się w narracji przewijało. No oczywiście niezawodna również Barbara Nowak była kurator Małopolska, która jak co roku chyba porównała Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy do Hitlerjugend, ale na to spuśćmy zasłonę milczenia, bo tutaj chyba nie ma czego komentować, no ale mamy pana prezesa. Pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który no, pozwala sobie na takie komentarze, na które chyba sobie do tej pory jeszcze nie pozwalał, czyli na przykład mówił na spotkaniu z mieszkańcami Lublina, że wola Tuska jest prawem, byli już tacy, których wola była prawem, wola Führera była prawem, a wcześniej pytany o Mariusza Kamińskiego, który miał być torturowany w więzieniu, wrócił do historii jego wuja, który był torturowany przez gestapo i pytany przez dziennikarkę, czy to nie przesada, powiedział, że nie przesada, że można porównywać, bo niemieckie związki pana Tuska na to wskazują. I teraz, czy to jest tak, że pan prezes już nie ma dookoła siebie tej ochrony, która go izolowała przed dziennikarzami i mówi to, co zawsze myślał, czy to jest jakaś metoda, jakiś pomysł? Nie, metody to w tym nie ma żadnej oczywiście, natomiast pan prezes po prostu to wszystko myśli. Znaczy pan prezes naprawdę uważa, że uprawnionym porównaniem jest porównanie służby więziennej Polskiej Rzeczpospolitej do gestapo, a Donalda Tuska do Führera. To znaczy to u niego w głowie się to skleja. Więc skoro się skleja, to ptakiem wylatuje, no i mamy. To znaczy, wiesz, ja zupełnie poważnie uważam, że powinniśmy zacząć wprowadzać jakieś drastyczne i to niezależnie od tego, kto sobie pozwala na tego typu porównania, drastyczne środki przeciwko takim porównaniom i ja bym na miejscu polityków, których one dotyczą, po prostu zaczęła pozywać, bo znaczy, no nie można używać argumentu ad Hitlerum, no naprawdę, no znaczy... Nie, ja się fundamentalnie na to nie zgadzam. Znaczy, no do tej pory było tak, że jeśli ktoś w takim dyskursie publicznym użył argumentów ad Hitlerum, no to z automatu tę dyskusję przegrywał, bo to już był koniec. No ale pan prezes przegrywa, to znaczy pan prezes przegrywa na każdym kroku, znaczy nie dajmy się zwieść. To, że na spotkaniu z nim, gdzie on tam był, w Kielcach, czy gdzieś... No najpierw w Lublinie, potem był Był tysiąc pewnie osób, to po pierwsze nie jest żaden szokujący wynik, bo zgonić tysiąc osób na spotkanie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, to pewnie ja bym sobie poradziła z tym zadaniem bojowym. A po drugie, no, prezes naprawdę jest w złej formie psychicznej, w złej formie fizycznej, w złej formie przede wszystkim politycznej. I mówiąc bardzo wprost, jeśli prezes Jarosław Kaczyński nie odejdzie z polityki szybko, to Prawo i Sprawiedliwość może zacząć żegnać się z władzą na kolejną dekadę. Dlatego, że zanim odejdzie? Nie, a skąd? Jarosław Kaczyński ciągnie Prawo i Sprawiedliwość do dołu wszystkimi siłami, jakie mu jeszcze zostały. Znaczy, niebywały jest ten brak strategii, brak taktyki i tak naprawdę u mnie się to sprowadza do oceny politycznej. Prezes jest w słabej formie, nie wypoczął po kampanii, nie ma pomysłu na bycie opozycją żadnego, bo z jednej strony bardzo go ciągnie do bycia najbardziej totalną opozycją III RP. I właśnie opowiadaniu o gestapo, Hitlerze i III Rzeszy i blokowaniu mównicy, i blokowaniu Sejmu i tak dalej. Z drugiej strony chciałby być merytoryczną opozycją, a jak się już zacznie blokować Sejm, to trudno potem mówić, ależ my jesteśmy merytoryczną opozycją. Dlatego Grzegorz Schetyna użył kiedyś sformułowania totalna opozycja w stosunku do swojej formacji.
A z trzeciej strony prezes Jarosław Kaczyński autentycznie boi się przemocy fizycznej. I to jest już strefa psychologii, a nie polityki. I boi się, że gdyby próbował blokować Sejm, to w tym Sejmie mogłoby się to nie spotkać z łagodnym przyjęciem. Że gdyby próbował wprowadzić Wąsika i Kamińskiego do Sejmu, to też mógłby spotkać się z reakcją Straży Marszałkowskiej. I to wszystko razem kumuluje się właśnie w tych wywodach, w tych wykwitach, które są nie do zniesienia już. Znaczy naprawdę to jest nie do zniesienia. Ja naprawdę można nie lubić Donalda Tuska. Można się z nim fundamentalnie nie zgadzać. Można, ba, nawet uważać, że to nie jest polski patriota. Ale nie można żadnego polskiego polityka porównywać do Gestapo i do Hitlera. To znaczy trzeba nie mieć podstawowej jakiejś wiedzy historycznej. Zakładam, że pan prezes Jarosław Kaczyński jednak ją ma. Żeby takich argumentów w ogóle używać. Znaczy, spójrz, o czym my rozmawiamy. My rozmawiamy, znaczy, o rozmawiamy polskiej... o czymś, co w ogóle się jeszcze, nie wiem, no, nawet nie parę lat temu, parę miesięcy temu, ale mi się wydawało absolutnie nieprawdopodobne. Mamy sytuację, w której człowiek trafia do więzienia, tak? Trafia do zakładu karnego, bo został skazany prawomocnym wyrokiem. Trafia do zakładu karnego, podejmuje protest głodowy. Można dokarmiać sądą przez nos albo do przełykową, tak? To jest normalne dokarmianie dojelitowe. I nagle się okazuje, że ta procedura, która jest przewidziana polskim prawem, która była stosowana przez lata, to jest procedura, którą stosowałoby Gestapo. Znaczy, rozumiesz, jaką my tu mamy sytuację. Sędzia penitencjarny Polskiej Rzeczpospolitej, lekarze pracujący w szpitalu więziennym, funkcjonariusze Polskiej Służby Więziennej, to są ludzie, których prezes Jarosław Kaczyński porównał do Gestapo. My tu nie mówimy o tym, że prezes Jarosław Kaczyński nie lubi Donalda Tuska i od czasu do czasu mu powie, ty gestapowcu, albo ty, ty dziadku z Wehrmachtu. Ty niemiecki agencie. My tu mówimy o ludziach, którzy wykonują swój zawód, najlepiej jak potrafią, i prezes Jarosław Kaczyński wychodzi i mówi, że są gestapo. No, prezes Jarosław Kaczyński powiedział też, pozwolę sobie zacytować, odnośnie sytuacji z panem Mariuszem Kamińskim, który potem po wyjściu z więzienia mówił, że dla niego było to niezwykle bolesne, ponieważ on ma chorą przegrodę nosową, czy jakieś nieprawidłowości związane z przegrodą nosową. Prosił o to dokarmianie dożylne, a zamiast tego dostał na złość, jak rozumiem to... Na złość z rozkazu osobistego Donalda Tuska. I Jarosław Kaczyński skomentował to słowami: to jest tortura i ludzie, którzy stosują takie metody, powinni odpowiedzieć za to, i to nie jakimiś drobnymi karami, ale wieloletnimi karami więzienia. I posłowie Prawa i Sprawiedliwości apelują również do Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom przy Radzie Europy właśnie w sprawie tego dokarmiania Mariusza Kamińskiego. Tak, powołują się również na wyrok Trybunału Praw Człowieka z 2006 roku przeciwko Niemcom, w którym rzeczywiście uznano wpuszczanie sądy przez nos za działanie zbliżone do tortur. Tam chodziło o to, że na siłę zatrzymanemu podano środki wymiotne sądą przez nos, żeby zwrócił narkotyki, które, jak podejrzewała służba, przemycał. I tam chodziło o pozyskanie przy sprzeciwie z zatrzymanego dowodów z jego organizmu. I to była zupełnie inna sprawa. Znaczy, powoływanie się na tę sprawę przez pana Warchoła, przez pana Jakiego i tak dalej, no jest dla mnie co najmniej zaskakujące. No dobrze, ale czy to jest przejaw desperacji i braku pomysłu, czy to jest jakaś zaplanowana narracja? To nie ma tu żadnej zaplanowanej narracji. Karolina, jest ale wiesz, sytuacji. Jarosław Kaczyński zawsze słynął z tego, błagam, że to się, jest... Błagam cię, jak powiesz coś o genialnym strategu, to ja wstanę i wyjdę. Dobra, już nic nie mówię, ale wiesz, co chciałam powiedzieć. Znaczy... Dobrze. Nie, tu nie ma żadnej zaplanowanej strategii. Jarosław Kaczyński nie wie, do czego dąży, nie wie, czego chce. Jarosław Kaczyński, ja mam taki, znaczy, ulubiony występ Jarosława Kaczyńskiego w Spale. To było dwa dni po wyborach, czy dzień po wyborach, 16 albo 17 października. Pojechał do Spały i miał bardzo trzeźwą ocenę tego, co się wydarzyło. Tego, jak została skopana kampania Prawa i Sprawiedliwości i czego było za dużo. Otóż za dużo w tej kampanii było Donalda Tuska. Prawo i Sprawiedliwość, które zaczęło kampanię wyborczą od tego, żeby pokazywać swoje sukcesy, skończyło ją na tym, że nie mówili już o niczym innym, tylko o Donaldzie Tusku. I to sprawiło, że Prawo i Sprawiedliwość przegrało również to. Przegrało wybory, znaczy wygrało, ale nie było w stanie utworzyć rządu, a podciągnęło tylko partie do tej pory opozycyjne. I Jarosław Kaczyński wtedy, te dwa dni po wyborach, miał bardzo trzeźwą ocenę
całej sytuacji. No tak, to było spotkanie Klubu Gazety tak. Polskiej. Ale to co się stało między październikiem, między spałą, między tym spotkaniem, a październik, listopad, grudzień, styczeń, 3 miesiące? Co się stało przez te 3 miesiące? Przez te 3 miesiące nie udało się utworzyć rządu, nie udało się nikogo przeciągnąć na swoją stronę. Ba, okazało się, że Donald Tusk to nie jest już ten gość, który haratał w gałę i trochę był taki... No kurczę, żeby nikogo tutaj nie skrzywdzić, tak? Ta ciepła woda w kranie nie odnosiła się wyłącznie do jego polityki wobec obywateli, ale także do jego polityki wobec politycznej konkurencji. Tego już nie ma. Znaczy tego Donalda Tuska już nie ma. I myślę, że to był szok, i że tego tak, jednak się Jarosław Kaczyński nie spodziewał? Znaczy po pierwsze Jarosława Kaczyńskiego oszukiwał Mateusz Morawiecki przez 2 miesiące opowiadając mu, że za chwilę będzie jakaś koalicja. No ale i Jarosław Kaczyński w to wierzył? Wiesz co, Mateusz Morawiecki ma bardzo taką cechę, taką umiejętność, może nie cechę, umiejętność, nakręcania makaronu na uszy prezesowi. Znaczy, to jest też powód, dla którego za pierwszym razem został premierem. Jarosław Kaczyński bardzo lubił, jak Mateusz Morawiecki wpadał do niego na Nowogrodzką i kreślił wizję wielkiego rozwoju, wielkich inwestycji, polskiej Lux Torpedy 2.0, elektromobilności, miliona elektrycznych samochodów, wiesz, wielkich po prostu lotnisk, portów, to wszystko było super w tych wizjach. Jarosław Kaczyński w to wierzył, bo Mateusz Morawiecki umiał mu to opowiedzieć i nadal umie mu opowiadać różne tego typu historie. I Jarosław Kaczyński, zwłaszcza, że też tam też parę języków jeszcze obok było Morawieckiego, które cały czas przekonywały prezesa, że nie ma porażki w wyborach, że to tak naprawdę wszystko zbierza do dobrego zakończenia, że za chwilę będzie happy end, że za chwilę będzie super, bo są zdrajcy po drugiej stronie, dlatego że to są ludzie, którzy są również odpowiedzialni za tę porażkę wyborczą. I po prostu, znając Jarosława Kaczyńskiego nie 2 lata, nie pół roku, nie 5 lat, tylko 20 albo i 30, doskonale wiedzą, że ktoś za tę porażkę musiał zapłacić. No, no nie będzie to Jarosław Kaczyński. Nie będzie to przecież Jarosław Kaczyński, którego wina jest od początku do końca w tej kampanii. Natomiast oni się po prostu bali, że Jarosław Kaczyński zaraz się ocknie i powie, dobra, to ty i ty, bardzo proszę won. I co oni wtedy zrobią, skoro są absolutnie zależni od partii. Więc tam była grupa ludzi, która Jarosławowi Kaczyńskiemu tłumaczyła cały czas, tak jak swoim wyborcom, że za chwilę tu będzie, wiesz, za chwilę będzie wielkie, wow, będzie rząd z PSL-em albo z Hołownią. No tak, 30, i będzie super. Trzecia kadencja, posłów robimy PSL-u, dalej. Którzy już się wahają. Tak, tam jest 32 w ogóle w całym klubie, nie? No, więc a z tego 30 Kosiniak, się Kosiniak sam z Kamyszem by zostali chyba tak w tym klubie. Natomiast i on w to wszystko jakoś tam uwierzył i nagle się okazało, że tego nie ma. Nagle się okazało, że ten Tusk zostaje premierem, że tam jest twarde 248 za i nagle wszystko się zaczyna sypać. Oni mieli jeszcze nadzieję, że prezydent jest tą rękojmią, że nic się, że wszystko zostanie tak, jak było, a tu się okazuje, że ta nowa większość po prostu ignoruje prezydenta, że prezydent nic nie może, że w polskim systemie prezydent może wyjść i powiedzieć, ułaskawiam, tak? No, albo weto. Albo weto, a oni mówią, dobra, wetuj. No tak, ale prezydent też nie spełnia oczekiwań prezesa Kaczyńskiego, ponieważ na przykład w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika nie zadziałał tak ostro, jakby mógł zadziałać i teraz też nie bardzo, znaczy nic nie wskazuje na to, żeby się przychylał do tego pomysłu, o który też cię chciałam zapytać, czyli przyspieszonych wyborów. Czy to jest w ogóle pomysł, który ale jest... Ale wiesz, bo to trzeba też całą prześledzić dobrze wypowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie. Czekaj, ja sobie zanotowałam wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, to ja sobie pozwolę zacytować. No, proszę cię bardzo. Zacznijmy chyba od tego, bo najpierw była wypowiedź, tylko popraw mnie, bo tak jak mówię, ja to nadrabiałam po pewnym czasie przerwy. Sorry. Była wypowiedź o tym, że Sejmu nie ma. Że nie, to później było. A to później, przepraszam. To najpierw była wypowiedź, że mamy sytuację nadzwyczajną i konstytucja właściwie przestała praktycznie tak obowiązywać. To. Wyjściem jest okres przejściowy, oczywiście z nowym rządem i następnie wybory, inaczej tego nie da się rozwiązać, a potem jeszcze na konferencji prasowej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości prezes powiedział, ja mówiłem tylko o tym, jak z obecnej sytuacji można wybrnąć, co do planów należałoby je omawiać w innym gronie, są ludzie, którzy pełnią funkcję, to prezydent, które umożliwiają podejmowanie takich decyzji, których ja nie jestem w stanie podejmować. Moim i zdaniem to jest cierpienie. Tutaj cierpienie. Droga do przywrócenia w Polsce praworządności. I tu tak się pojawia ten prezydent Duda, który
który ma tę funkcję. Prezydent Duda się pojawia co chwila. Znaczy, jej nie wykorzystuje. Tak, prezydent Duda pojawił się pierwszy raz w wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego przed TVP, kiedy Jarosław Kaczyński tam pojechał w obronie TVP. Też mówił, że prezydent ma narzędzia i powinien ich użyć. Potem prezydent się pojawił, kiedy Jarosław Kaczyński popędził pod prokuraturę krajową i tam mówił o tym, że prezydent ma coś zrobić. Już na pytania, ale co konkretnie w tej sytuacji prezydent ma zrobić, mówił, a ja nie będę tutaj i tak dalej. I nie powiedział, co prezydent ma zrobić. Potem przyszedł do Sejmu i powiedział, to wszystko, co zacytowałeś, tam brakuje jednej rzeczy. Otóż prezes Jarosław Kaczyński zasugerował bardzo wprost, że to Donald Tusk ma podać rząd do dymisji w tej chwili, wybierze się jakiś rząd przejściowy, i potem się rozpisze wybory. Znaczy cały ten sprytny plan Jarosława Kaczyńskiego zależy od tego, czy Donald Tusk powie, no prezesie, no jasne. No ale zakładam, że tak nie powie, no. A prezes nie, widzisz. Prezes nie zakłada, że Donald Tusk nie powie. Prezes uważa, że Donald Tusk spełni jak wszyscy dookoła jego oczekiwania i że Donald Tusk powie, nie, właściwie tak, prezesie, to jedziemy z tym koksem i teraz będzie rząd przejściowy z tobą na czele oczywiście, no jakże. A potem wcześniejsze wybory. Premierów technicznych, takie także propozycje. Wiesz co, ten cały plan jest super, jest bardzo sprytny, jest bardzo fajny, tylko nie da się go przeprowadzić w tej chwili. Co więcej, Prawo i Sprawiedliwość skopało jedną, jedyną możliwość doprowadzenia do wcześniejszych wyborów. 10 dni temu. 2 tygodnie prawie temu. Dlatego, że mieliśmy głosowanie nad budżetem. I to jest jedyny moment, kiedy prezydent może rozwiązać, a raczej skrócić kadencję parlamentu, kiedy nie dostanie w terminie budżetu na biurko. Przy czym Konstytucja jest tak sformułowana, że tak naprawdę jedyną twardą przesłanką w tym zapisie jest, że on ma dostać na biurko budżet 4 miesiące po tym, jak budżet trafił do Sejmu. No i potem właściwie może na przykład posłać go do Trybunału może Konstytucyjnego, z nim robić, co chce. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Nie ma to żadnego znaczenia. Na biurko ma dostać 4 miesiące po tym, jak budżet trafił do Sejmu. Trafił do Sejmu 29 września, do prezydenta musiał trafić 29 stycznia, ponieważ Senat był na to gotowy, to Senat też sobie tam w grudniu już zmienił regulamin, żeby móc nad budżetem pracować szybciutko. I dostał ten budżet na biurko, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie nie zrobiło absolutnie nic, żeby przedłużyć pracę nad budżetem, żeby wprowadzić maksymalną obstrukcję, żeby na komisjach wprowadzić 50 tysięcy poprawek. Znaczy wiesz, w czym jest problem, tak? Robisz poprawkę. Ale to dlaczego nic nie zrobiło Prawo i Sprawiedliwość z tym budżetem? Dlatego, że nie mają żadnego pomysłu na to, jaką być opozycją, do czego wracamy. Bo chcieli być opozycją merytoryczną, to tak naprawdę jest ich budżet, więc uważali, że nie mogą tutaj za dużo poprawek robić, skoro tak naprawdę, poza niewielkimi poprawkami. Ten budżet to jest ten budżet, który przedstawił we wrześniu Morawiecki. Nie zgłosili tych poprawek, a można było naprawdę. Znaczy, trzeba było iść tutaj na ostro, bo to była jedyna dla Prawa i Sprawiedliwości możliwość w tej chwili. Tylko że w Prawie i Sprawiedliwości wciąż są ludzie, którzy myślą dość rozsądnie. I którzy uważają, bardzo słusznie zresztą, że to nie jest czas na wcześniejsze wybory. Dlatego, że teraz by je przegrali. Znaczy, teraz sytuacja wygląda tak, że duża część wyborców, ich wyborców, by nie zrozumiała, o co chodzi. Byłaby maksymalna mobilizacja po drugiej stronie sceny politycznej, ba, byłaby mobilizacja części ludzi, którzy do ostatnich wyborów nie poszli, mimo że frekwencja była rekordowa. Dlatego, że teraz część ludzi powiedziała, nie no kurczę, gracie niezgodnie z zasadami. Znaczy nie robi się takich rzeczy. Dajcie im przynajmniej pół roku porządzić. Ale to prezes nie zdaje sobie z tego sprawy, że wcześniejsze wybory... Moim zdaniem nie. Wszystkie sondaże też wskazują na to, że wybory wcześniejsze, czyli pewnie najszybciej na wiosnę, no gdyby teraz udało się ten Sejm rozwiązać, powodują, że dzisiejsza koalicja rządząca znowu wygrywa, ale z jeszcze większą siłą. Tak, natomiast moim zdaniem nie. Moim zdaniem prezes żyje w takiej bańce, tak szczelnej, że moim zdaniem on tego nie zdaje sobie w tej chwili z tego sprawy. Że, no wiesz, no on do końca kampanii uważał, że ma czwórkę z przodu, że wygrywają te wybory, mając ponad 40% Ale dlatego, że był oszukiwany? Też, poniekąd.
To znaczy tak, oczywiście. Nie dochodziły do niego te sondaże, które były bardziej realistyczne? Wiesz co, no, wszyscy politycy, z którymi rozmawiasz, zawsze ci powiedzą, że te sondaże, które my widzimy, my społeczeństwo w gazetach, na portalach i tak dalej, to są zrobione na zamówienie, za konkretne pieniądze, które mają coś tam pokazać i czy właściwie nie ma co się nimi przejmować, że ważne są tylko wewnętrzne sondaże. Te wewnętrzne sondaże, jak twierdzili wówczas politycy Prawa i Sprawiedliwości, pokazywały im czwórkę z przodu. Czy one były podkręcone, czy oni prezesa, tam też był taki moment w kampanii, że prezes zaczął słabnąć, że prezes, jak tylko okazywało się, że to może nie być trzecia kadencja, że może się nie udać stworzyć rządu i tak dalej, prezes zaczynał opadać im z sił tak zupełnie fizycznie, zaczynał wpadać w taki nastrój mało kampanijny. I oni po prostu musieli go podciągać, bo miał dwa spotkania dziennie w różnych miejscach. No to jest w ogóle wysiłek fizyczny, to jest wysiłek dla każdej osoby, a to dopiero dla ponad 70-letniego... Z niedoleczonym kolanem cały czas. Człowieka. No. I to naprawdę miało znaczenie, w jakim nastroju jest prezes i jaką ma energię. I oni też dlatego mu bardzo podkręcali tę atmosferę i mówili, panie prezesie, jeszcze tylko trochę, jeszcze tylko ostatnia prosta, jeszcze parę spotkań. Zaraz się okaże, że Konfederacja wchodzi pod lód, zrzucimy pod lód trzecią drogę z tym Kosiniakiem Kamyszem, tak? Bo to też był taki moment w kampanii, że oni przecież najbardziej krytykowali trzecią drogę. To chodziło dokładnie o to, żeby walczyć tylko z Koalicją Obywatelską, żeby jak najmniejsze znaczenie, żeby głosy Konfederacji, głosy trzeciej drogi przeszły na silniejszego, czyli na PiS. Gdyby Konfederacja zjechała pod próg, gdyby trzecia droga zjechała pod próg, no to Jarosław Kaczyński miałby trzecią kadencję i prawdopodobnie konstytucyjną większość. A tak? No nie miał. I to ta strategia oszukiwania prezesa też już się nie sprawdziła. Ale oni jakoś no, nie uczą się na własnych błędach po prostu. To ja teraz podziękuję naszym widzom, którzy są bardzo aktywni, jest ich bardzo dużo. A ja się napiję wody, bo troszeczkę mi zaschło. Napij się wody, a ja podziękuję widzom, którzy nam powysyłali różne super naklejki, super podziękowania i ja teraz dziękuję za te wszystkie super naklejki, super podziękowania, bo one zawsze są dowodem tego, że są Państwo tutaj z nami bardzo aktywnie. Pani Barbara Sobmar z komentarzem, że tylko nasz duet ogląda na żywo, a reszta może czekać, aż będzie rano w pracy. Bardzo nam miło, dziękujemy. Polka Dot, Daniel Jasiak, Filip Chełmiński, Łukasz Szczęsny, pani Anna Ansand, która jest naszą stałą widzką i pisze, że tęskniła za mną. Bardzo dziękuję, to bardzo miłe. I pyta, czy podobał nam się sondaż Cebos, to zaraz się o sondaż Cebos zapytam. Kokos, Bartosz Kaszub, Newsy, René, pan Jerzy pozdrawia cię bardzo serdecznie. Dziękuję, stały panie słuchacz i, albo widz, panu albo i słuchacz i widz stanu wyjątkowego. Ma jeden DJ Andrzej, który nas pyta, jakich gatunków muzycznych lubimy słuchać. To jak nam zostanie chwila na koniec, to może sobie odbiegniemy trochę od tematów politycznych. To będzie masakra. To będzie masakra. Ja się może od razu przyznam, że ja w ogóle nie muszę słuchać muzyki żadnej. A ja łagodnie jest na starość. W porównaniu do tego, co słuchałam w młodości. Więc może dojdę, nie wiadomo, do disco polo w którymś momencie. Pan Tomek, pan Adrian z pytaniem, jak daleko pójdzie korwinizacja Jarosława Kaczyńskiego. Matt Life, który prosi nas, żebyśmy czasem na Twitterze też odpowiadały na komentarze. Michał Łoś, który prosi o wyjaśnienie sytuacji w prokuraturze, jak rozumiem, prokuraturze krajowej. O nie, to bez tablicy takiej markerów i tablicy i korkowej i znaczników i ten to ja się nie podejmuję. Konrad Baszkowski pyta, czy Jarosław Kaczyński trafi do więzienia. NNWP z super naklejką, Maria Iwan, Marek Przed, Gosia Szczycińska, znowu pani Anna Ansand, Anna Maria i Rafał, którzy, bo to chyba wspólnie proszą nas, żebyśmy powróżyły, jakie przewidywania wyborcze. Pan Marcin Grabarczyk z pytaniem do najwspanialszej pani Dominiki Długosz. Ile jeszcze minie czasu, zanim Czarnek przejmie PiS? O, to od tego możemy zacząć. Po moich podziękowaniach Kukuruku, który pisze, że to był dramatyczny tydzień bez redaktor Karoliny Opolskiej. Ja też tak myślę. Dziękuję. I Waldi z pytaniem do ciebie, Dominiko, czy w PiSie jest autentyczny strach przed rozliczeniami i więzieniami? Ale może zaczniemy od tego pytania pana Marcina. Czy faktycznie Przemysław Czarnek przejmie schedę po Jarosławie Kaczyńskim?
Moim zdaniem to jest najbardziej, znaczy najpoważniejszy i najtwardszy zawodnik w tej chwili. Znaczy on ma wszystkie cechy, które robią przywódcę partii i ja nie mówię o tym, czy lubię występy pana Przemysława Czarnka, czy uważam, że jest kulturalnym, miłym człowiekiem, czy uważam, że jest inteligentny i błyskotliwy, tylko o jego politycznych możliwościach. Znaczy to jest facet, który jest absolutnie brutalny, cyniczny i potrafi przekonać klub do siebie, a to jest w tej chwili najważniejsze, dlatego że w klubie są najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy rządzą regionami. I ostatnio ta sytuacja, którą na pewno pan zarejestrował, kiedy na klubie Prawa i Sprawiedliwości była dyskusja o tym, jak zachować się w przypadku Krzysztofa Bosaka i jego stanowiska wicemarszałka, Mariusz Błaszczak uważał, że trzeba zagłosować przeciwko Bosakowi. Przemysław Czarnek wszedł z nim w spór i mówił, że trzeba odpuścić to głosowanie, bo nie można zrażać do siebie Konfederacji, bo trzeba liczyć się z tym, że Konfederacja będzie jeszcze partnerem dla Prawa i Sprawiedliwości w różnych głosowaniach, w odwołaniu być może ministrów rządu Donalda Tuska w przyszłości i tak dalej. I że nie wolno ich do siebie zrażać, a takie postawienie się bardzo konkretnie po stronie, znaczy przeciwko Bosakowi, będzie zrażało Konfederację na przyszłość. I Czarnek postawił na swoim. Znaczy klub wyjął karty. Znaczy to jest sytuacja, która jest jednorazowa na razie, ale ona jest bardzo znacząca dla klubu Prawa i Sprawiedliwości. Czarnek jest absolutnie moim zdaniem najważniejszym pretendentem w tej chwili do schedy po Jarosławie Kaczyńskim, bo Mateusz Morawiecki wciąż... Ale Mateusz Morawiecki zgłosił się na ochotnika przecież. No właśnie, no. W no właśnie. Radiu Z, jeśli dobrze pamiętam. No właśnie. To źle. Poszedł i powiedział, królu złoty, to jak ty już zejdziesz z tronu, to ja tam usiądę. No, znaczy, wiesz, jak ja to usłyszałam, to sobie myślę, Boże kochany, kto panu to poradził, panie Mateuszu? No naprawdę, bo to już jest takie, wiesz, to jest przedszkole takie polityczne. To jest, znaczy każdy, kto obserwuje PiS, chociaż przez jedną kadencję, chociaż dobra przez dekadę, wie, że takich rzeczy się nie robi. Znaczy, nie poddaje się w ogóle nigdy do publicznej wiadomości tego, że się myśli o tym, co się może wydarzyć, jak Jarosław Kaczyński odejdzie. No natychmiast się zgłosił Jacek Sasin, który jest największym przeciwnikiem Mateusza Morawieckiego w tej chwili w Prawie i Sprawiedliwości. Powiedział, nie, prezes powinien być do końca świata. I jeden dzień dłużej. Znaczy prezes na forever. I Czarnek, no nie jest idiotą. Czarnek nie zgłosi nigdy publicznie akcesu na stanowisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości, ale on buduje swoją frakcję, on zagarnia stary zakon PC, on zagarnia ludzi, którzy nienawidzą Morawieckiego. W Prawie i Sprawiedliwości naprawdę jest dużo ludzi, którzy Morawieckiego serdecznie nie znoszą i bardzo wielu ludzi, którzy uważają, słusznie zresztą, że gość z takim majątkiem nie może być liderem Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu. Znaczy to jest dla byłego premiera przekreślające. On po prostu ma za dużo pieniędzy i to i dla części działaczy Prawa i Sprawiedliwości jest nie do zaakceptowania i przede wszystkim dla części wyborców. Także Czarnek to jest ten facet, który będzie walczył bardzo brutalnie o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, ale moim zdaniem dopiero w połowie przyszłego roku, po wyborach prezydenckich. Ale Mateusz Morawiecki teraz się bardzo stara, jeździ na spotkania z mieszkańcami. I opowiada tam rzeczy. Mówi na przykład, że wracamy do władzy, że się właśnie rozpoczął powrót Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Takie zdjęcia sobie ładnie tam panowie robią, selfiki i wygramy, hashtag. No dobrze, tylko no wiesz, no my jesteśmy półtora miesiąca po faktycznym zaakceptowaniu wyniku wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość. To jest bardzo wcześnie, znaczy, kiedy Platforma Obywatelska w 2015 roku przegrała wybory i zaczęła prawie natychmiast mówić, chociaż znacznie mniej ostro i znacznie mniej agresywnie, to co Prawo i Sprawiedliwość mówi teraz, że właśnie już wracają do władzy, że łamanie demokracji, że łamanie konstytucji, chociaż Prawo i Sprawiedliwość idzie w kierunku Hitlera i Gestapo, to potem musiała czekać 8 lat, dlatego że za szybko użyła wielkich słów. Prawo i Sprawiedliwość popełnia ten sam błąd, tylko razy 5, 10, 15. I jakby się naprawdę kompletnie nie uczyli.
Ja rozumiem, że oni muszą podciągać swój elektorat. Mamy za chwilę wybory samorządowe, mamy za chwilę wybory do Parlamentu Europejskiego. Miałyśmy właśnie prośbę o powróżenie trochę z kart wybory samorządowe. Ty myślisz, że przy samorządówce ja się nie podejmuję wróżenia, wiesz? Ona jest trudna. Ona jest trudna i do wróżenia. I tam każdy właściwie może trochę ogłosić swoje zwycięstwo, jak podliczy tam tych wójtów, tak, samorządy, tam, sejmiki, tam wylezie każdy, absolutnie. Znaczy wieczór wyborczy wyjdą, wszyscy po kolei powiedzą, wygraliśmy. Tylko, że Prawo i Sprawiedliwość ma jeden kłopot. Mieli w sejmiki wojewódzkie, stracą przynajmniej 3 sejmiki. Oni mają w tej chwili połowę chyba sejmików, 8, a stracą przynajmniej 3, nie będzie jak powiedzieć, że wygrali. Duże miasta nie odwrócą się nagle od Koalicji Obywatelskiej. Zobaczymy, jaki będzie wynik w Warszawie 5 lat temu. A czy to prawda, że Mariusz Kamiński ma kandydować do prezydenta Warszawy? Nie, ale w ogóle nie. Gdzie? Nie. Ale to nie. Nie. Tam są różne... Słyszałam takie ploteczki. Wiesz co, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są raczej do Parlamentu Europejskiego szykowani, bo no, mają kampanię zrobioną i to jest straszny strach w tej chwili w Prawie i Sprawiedliwości. Bo wiesz, do Sejmu to jest 460 gości, nie? Wchodzi, więc no gdzieś tam się kogoś człowiek... się upchnie. Upchnie. Natomiast do Parlamentu Europejskiego 53, 6 jakoś no mało, tak, dużo mniej. Z czego Prawo i Sprawiedliwość miało 27 ostatnio. I to był ewenement. To był najlepszy wynik Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale nie powtórzą to miały tego. Być te wybory, w których Grzegorz Schetyna się tego. Obawiał, że za dobrze pójdzie koalicji, tak? Słuchaj. Pamiętam. Błędy Grzegorza Schetyny. Zostawmy Grzegorzowi Schetynie. Natomiast już w tej chwili ja słyszę z Prawa i Sprawiedliwości, że sondaże wewnętrzne mówią, no kurczę, wszędzie będzie mniej mandatów niż było. Może poza Małopolską, bo tam jest bardzo duży okręg, on jest połączonym okręgiem Małopolska plus Świętokrzyskie. To jest jeden okręg. I tam Beata Szydło jest lokomotywą taką bardzo potężną. Ona wciągnęła tam 4 czy 5 mandatów z tego okręgu. I powtórzy oczywiście ten sukces. Ale jest parę osób, które się szykuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego i które budzą strach w PiS-ie. Znaczy mówi się o byłych gwiazdach TVP, które też chciałyby do Parlamentu Europejskiego. A które gwiazdy? Michał Adamczyk chyba się szykuje, tak słyszałam na mieście przynajmniej. No nie wiem, może Michał zadzwoń czy coś, to nam powiesz, czy to prawda, czy nie. I zapraszamy oczywiście są do studia, panowie Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński. Daniel Obajtek podobno się szykuje do Parlamentu Europejskiego. To są nazwiska, zwłaszcza w regionach, w których mogliby wystartować, wiesz, Daniel Obajtek przeciwko, znaczy tam na Podkarpaciu, gdzie Obajtek miałby startować, były 2 mandaty dla PiS-u. To był Poręba, który no już tango down i Rzońca, którego nikt nie zna. No to jak wejdą tam Kuchciński z Obajtkiem, bo Kuchciński podobno się zaczął uczyć angielskiego i to jest znak, że będzie startował do Parlamentu Europejskiego, no to oni wezmą mandaty po prostu, bo Rzońcy nikt nie zna w regionie. Jeśli Kamiński miałby wystartować z tego regionu, z którego startował teraz do Sejmu, czyli z Chełma, czyli z Lubelskiego, do Parlamentu Europejskiego, no to pani Mazurek i pani Kruk mają trochę ciepło. Maciej Wąsik mógłby wystartować z Mazowieckiego, czyli z tego poza Warszawą okręgu. No tam jest pan Bielan i był pan Kuźmiuk, ale Kuźmiuk dokonał słusznego wyboru i poszedł do Sejmu, więc Bielan może troszkę mieć stres przed tymi wyborami. Wiesz, tam naprawdę jest dużo ludzi, którzy się szykują na europejską pensję i te wybory Prawo i Sprawiedliwość może tym razem no, bardzo zdecydowanie przegrać. A czyli ty uważasz, że na przykład te wszystkie obrazki, które teraz były wokół Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, nasi więźniowie polityczni, tu oczywiście stawiam wielki cudzysłów i w ogóle może nie powinnam używać tego zwrotu, żeby on się gdzieś tam... Narysujmy sobie cudzysłów. Tak, nie wielki. Był w świadomość jakąś taką społeczną, to te wszystkie obrazki do nas przed czerwcem wrócą, czyli oni oczywiście. Przed więzieniem, wiesz co, jeszcze na pewno Wiktorii, będzie namiętne pocałunki. Jeszcze na pewno będzie jakaś historia z ich wchodzeniem do Sejmu, to znaczy tego nie było teraz. A właśnie, teraz. Myślisz, że, tak, że to tak. Będzie? No bo w zeszłym tygodniu wszyscy się na to szykowali, że oni już po wyjściu z więzień jakoś wkroczą do Sejmu, będą tam na rógbyste wprowadzani. My to żyjemy w takim permanentnym oczekiwaniu, że Prawo i Sprawiedliwość coś zrobi, że oni nas plop. Wszystkich zaskoczą, a w końcu coś zrobią. To będzie, bo wiesz, przy tym budżecie to było to samo. My byliśmy wszyscy przygotowani, ja naprawdę już miałam szczoteczkę do zębów zapakowaną, że ja znowu
znowu siedzę w tym Sejmie przez następny tydzień i nie wychodzę, bo ktoś zablokuje mównicę, ktoś tam wlezie, nie będzie chciał wyjść z sali plenarnej, a oni wstali, poklaskali, zaśpiewali hymn i poszli. I z tym Wąsikiem i Kamińskim było identycznie, byliśmy wszyscy nastawieni, tam wiesz, 1500 osób, fotoreporterzy, radiowcy, wszyscy, operatorzy kamer, wszyscy stoją przy wejściu, a tu lipa, nie? Znaczy, a dlaczego nie przyszli? No ale właśnie cały czas, wracamy cały czas do tego samego punktu, bo nie wiedzą czego chcą, nie mają żadnej strategii, nie mają żadnego pomysłu. Potem się pojawiły takie przecieki, które już były absurdalne dość, że oni chcieli zobaczyć, jak bardzo Tusk z Hołownią się boją i jakie siły przygotują na to ich potencjalne wejście do Sejmu. No szczerze mówiąc, sorry, ale ściema, no. Znaczy nie, bo ani Hołownia, ani Tusk się specjalnie nie przestraszyli. Znaczy Hołownia, to jest dla niego bardzo ważny moment, bo skończyło się śmieszkowanie. Znaczy skończył się Sejmflix i trzeba zacząć podejmować naprawdę, jakby powiedział prezydent, takie decyzje, że nikomu to się nie śniło, że takie decyzje trzeba będzie podjąć. Ale to już jest poważna rozgrywka polityczna. Ale Hołownia jest na nią gotowy. Znaczy bardzo wyraźnie on jest przygotowany na to, żeby panów nie wpuścić do Sejmu, bo od tego zależy cała jego kariera polityczna. Znaczy jesteśmy w tej chwili w sytuacji, w której Szymon Hołownia nie może się wycofać. Po prostu, bo jeśli się wycofa, to nigdy nie zostanie prezydentem. A to jest jego ambicja polityczna. Więc, a Donald Tusk nie ma nic do tego. To znaczy, wiesz, naprawdę, Tusk nie jest już tym gościem, którego oni pamiętają. Ja nie wiem w ogóle skąd im przyszło do głowy, że mają do czynienia z emerytem, który nie jest w formie. No może pamiętają 2015, kiedy właśnie nie przyszło 5 posłów, nie udało się... Ale to Ewie Kopacz nie przyszło. No ale Ewa Kopacz była namaszczona przez Donalda Tuska. Ale Tusk wtedy powiedział, znaczy zawinął się, powiedział, że generalnie rzecz biorąc kiedyś wróci, a na razie to pa. I w ogóle naprawdę w ogóle go nie obchodziło, co tutaj się dzieje. A on, znaczy wiesz, to wszystko, co się tam było, pytanie o prokuraturę krajową i o to, żeby wyjaśnić, co tam się dzieje, ja nie umiem tego wyjaśnić. Znaczy naprawdę nie umiem tego wyjaśnić, bo wracamy do tematu, moim zdaniem, największego problemu, który zostawiło nam Prawo i Sprawiedliwość, czyli nie użyję już słowa dualizm prawny, bo wszyscy mają jakiś problem z tym sformułowaniem, ale chaosu w polskim wymiarze sprawiedliwości, w polskim systemie prawnym. Znaczy grzech pierworodny powołania 3 dublerów w Trybunale Konstytucyjnym, potem zmiany ustawy o KRS-ie, i powołania 15 sędziów również przez Sejm do KRS-u, to wszystko w tej chwili procentuje tym, że mamy 2 nieuznające się izby w Sądzie Najwyższym i mamy prokuratora, który nigdy nie był prokuratorem krajowym, który uważa, że jest prokuratorem krajowym. Znaczy... No, wczoraj rozmawiałam w publicystyce TVP z Arkadiuszem Myrchą, który jest teraz wiceministrem sprawiedliwości. On mówił, że oni są spokojni, tak, że to się przetoczy. W tej chwili tak naprawdę jest 7 zbuntowanych zastępców prokuratora generalnego, których powołał jeszcze Zbigniew Ziobro. A tak naprawdę cała reszta, ta, która odwala całą pracę, oni chcą normalnie pracować. Oni nie mają ochoty na żadne bunty. To też jest, i że to potrwa jakiś czas, ale właściwie, że oni są spokojni, że to potrwa i się skończy. Znaczy... Tylko cały myk polega na tym, żeby nie odstawiać nogi. I na razie, co jest dużym zaskoczeniem również dla polityków Koalicji Obywatelskiej, Adam Bodnar jej nie odstawia. Znaczy naprawdę, ja rozmawiałam do poprzedniego numeru Newsweeka, pisałam tekst o tej prokuraturze krajowej i rozmawiałam z politykami Koalicji Obywatelskiej, u których dominującą emocją było właśnie zdziwienie, że Adam Bodnar, który wygląda na takiego łagodnego misia, no tak, wszyscy się obawiali, że jeśli on zostanie ministrem sprawiedliwości, był taki moment, że najpierw mówiono, że on zostanie, on powiedział, że nie zostanie, typowano tam parę innych osób i zarzut wobec niego był taki, że on jest za miękki, to znaczy, że on będzie unikał twardych rozliczeń, twardych sporów, wszystkiego, co może być jakoś kontestowane jako działanie na granicy prawa, po czym objął to stanowisko i okazało się, że te wszystkie obawy, które wobec niego kierowali zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, są bezpodstawne. Tak, i jest, znaczy, trzeba go tam trochę pchać do przodu. Ja słyszę od polityków Koalicji Obywatelskiej, że panowie niektórzy jeżdżą do niego, do resortu i mu mówią, Adam, ale wiesz, że musimy to zrobić. Znaczy, wiesz, że musimy posprzątać, bo bez posprzątania to się nie da, ale
Ale cała reszta, żeby nie było tutaj żadnej sugestii, że to są naciski polityczne, co on ma konkretnie robić, bo oni się na tym nie znają, a on się zna. Więc to wszystko jest koncepcja autorska Adama Bodnara. Natomiast no, nie wolno, znaczy tak uważają politycy Koalicji Obywatelskiej, ustępować. I Prawo i Sprawiedliwość uważało, że PiS, że Donald Tusk ustąpi. Nie ustąpi w żadnej sprawie. Nie będzie historii, on to zresztą bardzo precyzyjnie powiedział w tym wywiadzie dla trzech telewizji, nie będzie podziału trochę waszego, trochę naszego. Nasz jeden prokurator, nasz, to są cytaty, to nie jest tak, że mój prokurator, nasz jeden kanał telewizji, wasz drugi kanał telewizji. Tego nie będzie. On się nie będzie z nimi wchodził na deale. On nie będzie trochę, dobra, panie prezesie, to ja tu panu wyrzucę jednego prokuratora, zostawię tych trzech, nie, bo tak, żeby było. A pan trochę przestanie tutaj... A pan trochę przestanie na mnie tupać i wymyślać mi od Hitlera. No. Znaczy, nie, tego wszystkiego nie będzie. I to jest duży szok w Prawie i Sprawiedliwości, że Donald Tusk postanowił to wszystko zrobić i on to robi, wiesz, z taką absolutnie bez mrugnięcia powieką. I to jest dla nich naprawdę duże zaskoczenie, że on ich po prostu traktuje dokładnie tak, jak, nie wiem, czy pamiętasz, to jest taka metoda pisowska, sorry, ale tak jest, traktowania wszelkich protestów społecznych. Oni tak traktowali wszystkie protesty społeczne. Za każdym razem, jak wychodzili lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, rodzice osób niepełnosprawnych, opiekunowie, przepraszam, osób z niepełnosprawnościami, to oni po prostu szli dalej. Znaczy udawali, że tego nie ma. Tylko, że to były naprawdę obywatelskie protesty. A tutaj mamy protesty polityczne. To też jest różnica, której jakby Prawo i Sprawiedliwość kompletnie nie rozumiało. Że bardzo trudno jest protestować w obronie dwóch polityków, bo polityków nikt nie lubi. Znaczy to nie jest tak, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości wszyscy mówią tak, Wąsik, Kamiński, więźniowie polityczni, wypuścić, wpuścić do Sejmu. Nie. Nieprawda, dlatego że ludzie z natury rzeczy nie lubią polityków i lubią, jak politykom jest źle. A to jak sondaże politycy... pokazały, że jeśli dobrze pamiętam, ponad 60% Polaków... A poparcie dla koalicji w tym CBOS-ie 29, tak? Tak. No to skąd się wzięło te 35 dodatkowe? Wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście. Dlatego, chcą, że jak polityk wiadomo, idzie chodzi, siedzieć... Chcą, chcieli, żeby Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie wychodzili z więzień. Bo jak polityk idzie siedzieć, to Polak jest szczęśliwy. Dlatego, że w końcu ktoś się do nich dobrał. W końcu oni zapłacili, bo to wszystko są złodzieje. I znaczy, takie jest dość powszechne myślenie. I Prawo i Sprawiedliwość tego też nie wzięło pod uwagę, że o ile ta demonstracja w Warszawie była bardzo liczna. No była, tam było kilkadziesiąt tysięcy osób. Tak, oczywiście. Ale już pod więzieniami to było po paręset osób. Tak? I to nie da się zbudować legendy wokół dwóch polityków, zwłaszcza kiedy nagle się przypomina całą ich historię. Znaczy nagle wychodzi pan prezes Seredyński i opowiada, jak to jest prezes, były oczywiście, wydawnictw naukowo-technicznych, który przez akcję Wąsika i Kamińskiego stracił wszystko. Znaczy stracił pracę, stracił zdrowie, stracił narzeczoną, znajomych, wszystko. Pieniądze, wszystko, absolutnie wszystko. To znaczy złamali gościa, bo uszyli mu aferę korupcyjną. I nagle te wszystkie historie zaczynają się przypominać po 15 latach. I naprawdę jest trudno budować dookoła nich cokolwiek. Znaczy moim zdaniem sprawa Wąsika i Kamińskiego jest dla PiSu nie do wygrania, no ale oni najwyraźniej uważają inaczej. No. To ja ci zacytuję fragment wywiadu w sieci właśnie z panem Kamińskim. O książkach? Tak. Ekstra. Pytanie było, co panowie wzięli do czytania w celi. Aha. I Mariusz Kamiński odpowiada, miałem ze sobą tomik wierszy Herberta. Maciej Wąsik na to. Ja też, a naprawdę tego nie konsultowaliśmy. W Pałacu Prezydenckim okazało się, że obaj postanowiliśmy, że przez ten trudny czas przejdziemy w towarzystwie księcia poetów. Dobrze, ale wiesz, co wynika z tego fragmentu? Wynika, że jak jechali do Pałacu Prezydenckiego, to byli już spakowani do więzienia. No. Znaczy, że po prostu pojechali do Pałacu Prezydenckiego z pełną świadomością, że idą siedzieć. No tylko, że chyba plan był taki, że za trzy dni tak. Po manifestacji. I że to w ogóle tak, że będzie to bardziej widowiskowe niż było. Znaczy, no co ci powiem, no wzięli Herberta świetnie. Znaczy, sądziłabym, że obaj panowie znają wiersze Herberta na pamięć i że mogą sobie wybrać jakieś inne książki, ale...
cóż, no nie mnie oceniać kto co czyta w więzieniu. To ja teraz jeszcze oddam głos naszym widzom, którzy są bardzo aktywni cały czas i cały czas Państwu za to bardzo dziękuję. Grzegorz Rygielski, który odnosi się do kwestii wiewiórek. Dźwięk wydawany przez nie można określić jako rodzaj ćwierkania, szczekania lub chwytania. Jest to oczywiście nawiązanie... Warczenie również słyszałam. Do twojej rozmowy z Kamilem Dzióbką. Tak, tak, to było w stanie wyjątkowym, kiedy no, zapraszamy, się... zapraszamy na sobotę, będziemy puszczać dźwięki wiewiórek. Wiewiórki ćwierkały do Kamila różne rzeczy i prawiło to was pewną konsternację. Czy wiewiórki mogą ćwierkać? Mogą ćwierkać. Okazuje się, że mogą. Dziękujemy bardzo serdecznie za te informacje. Maja Dudkiewicz... Moje ulubione dwie redaktorki w jednym miejscu. Bardzo dziękujemy. Bardzo. Dorota Sleziak wysłała nam super naklejkę. Darek Pro, Izabela Trojanowska, Darecki, Zuzka, Piotr Kiliszek, Damian Kmita z pytaniem, ilu posłów może niedługo opuścić PiS i czy to będzie poseł Cieszyński, Doti, Katarzyna Lidwin, Lidia Klimek, która jest z nami w studiu wyborczym od wczoraj, ale zapewnia, że nie po raz ostatni. Pan Michał L. pyta, czy udało mi się na urlopie narciarskim dobić jakichś interesów i czy kupiłam okazyjnie maseczki. Nie. I pan Karol Nowak również wysłał nam super naklejkę. No właśnie, ale różne komisje zaczęły obradowanie. Co ty o tym myślisz? Nuda pani. No właśnie, ja też spodziewałam się jakichś większych fajerwerków. No, trochę zaczęliśmy, nie od tych komisji chyba, ale mam wrażenie, że, znaczy inaczej, ja naprawdę pokładałam bardzo duże nadzieje w komisji do spraw wyborów kopertowych, bo tam jest lista... świadków, która jest bardzo atrakcyjna, ale szczerze mówiąc, ale pierwszy świadek sądziłam, Jarosław Gowin, który miał być bombowy, był i niezbyt. Bardzo dobry był Michał Wypi i mówił rzeczy, które były interesujące i nowe w tej sprawie. Świetne wystąpienie pana Artura Sobonia. Naprawdę można oglądać to od początku do końca, jeść łyżkami. No jak pan Artur chciał wyjść na gościa, który ma coś do ukrycia, to mu się udało. Znaczy, już... Ale Jacek Sasin chyba próbował powtórzyć ten manewr. Ale z mniejszą finezją, naprawdę, no tak. Tak zupełnie bez sensu. Znaczy, to wydarzyło się to, czego się spodziewałam po przesłuchaniu Jacka Sasina. Jacek Sasin mówi wprost, winny jest Morawiecki. Ale to było wiadomo, że to się wydarzy, dlatego że te wybory kopertowe są źródłem konfliktu między Sasinem a Morawieckim, dlatego że ludzie Morawieckiego odkręcili całą tę historię tak, że mamy 70 Sasinów, czy jeden Sasin, nie, jeden Sasin to 70 milionów. Tak. I nikt nie pamięta o tym w tej sferze memiczno-popkulturowej, że te wszystkie dokumenty podpisał Morawiecki. To jest wszystko robota ludzi Morawieckiego od PR-u, w tym wypadku raczej czarnego PR-u. I Sasin mu tego nie jest w stanie wybaczyć, że go tak wrąbał Morawiecki w tę historię. I, no ale to się wydarzyło, ale są bardzo mało emocjonujące te przesłuchania. Szczerze mówiąc, uważam również, że komisja nie jest najlepiej do tego przygotowana. Niestety dla Koalicji Obywatelskiej, czy szerzej dla koalicji rządzącej, najlepiej przygotowani w tej komisji są panowie Czarnek, Buda i Jabłoński. No oni tam przyszli w jasnym celu. No ale czyli dobra, no chyba cała reszta też przyszła w jasnym celu, no ale celu, ja nie? To mówię absolutnie z uznaniem dla pana Czarnka i reszty, że się przygotowali i wykonują zadanie i z reprymendą dla przedstawicieli koalicji rządzącej, no. Która trochę wydawało im się, chyba, że będzie to samograj, a nie jest. Nie jest, no nie jest. Komisja do spraw... Pegasusa, ona jeszcze nie zaczęła. Ona ma już skład, przewodniczącą jest Magdalena Sroka, w składzie jest między innymi Marcin Bosacki, który był z kolei przewodniczącym senackiej komisji. Tak. I pojawili się tam przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, a myślę, że tutaj, bo tutaj pewnie, to zresztą zapowiadał Donald Tusk, wróci nazwisko panów Kamińskiego i Wąsika. Musi, znaczy tu musi. Ale wiesz, to też jest trochę... Mam pewien kłopot z tą komisją, dlatego że ona jest właśnie obarczona tym błędem, że była już komisja senacka. To znaczy tam... No, ale nie ma takich uprawnień. Nie, no oczywiście jest komisja senacka, to jest taki właściwie zespół pieśni i tańca. No, to znaczy nikogo nie może wezwać, nikogo nie może nałożyć grzywny za niestawienie się i tak dalej, i tak dalej. Znaczy może zapraszać na swoje posiedzenia. Komisja śledcza sejmowa to jest zupełnie inna instytucja. I tylko że ludzie, którzy siedzieli w tamtej komisji, jak Bosacki, są w tej. Wiemy, do czego doszła tam ta komisja, wiemy, kto był przesłuchiwany i jak wyglądały te zeznania. One tutaj się powtórzą, bo ci ludzie nie mają nic nowego do powiedzenia. Ale za to mogą przyjść ci, którzy, znaczy muszą przyjść ci, którzy wtedy ją zignorowali.
ale mogą zastosować, wiesz, mamy ten case w sprawie wizowej i wcale bym się nie zdziwiła, gdyby się za chwilę powtórzył w sprawie Pegasusowej, że nagle zatrzymany zostaje Wawrzyk. I co on teraz zrobi? On teraz przyjdzie na komisję tak. I powie, sorry, ja nic nie mogę powiedzieć. Nie mogę, bo jestem... Tak, bo mam postawione, znaczy mam mieć postawione zarzuty i sprawa jest w toku i dla dobra śledztwa i w ogóle sorry, nie? No tak. I... Ale to myślisz, że na przykład mogą być zarzuty dla Kamińskiego i Wąsika teraz nie po ułaskawieniu? Nie mam pojęcia, jaki może być koncept na wybrnięcie z tego, ale jestem przekonana, że są prokuratorzy, którzy myślą nad tym, jak Prawo i Sprawiedliwość może z tego problemu wybrnąć. I na pewno coś tam wykombinują. I no, to jest bardzo ważna komisja. Znaczy, sprawa Pegasusa jest sprawą fundamentalną. Jest sprawą super istotną. Natomiast nie pokładałabym jakichś wielkich nadziei w fajerwerkach, bo jestem pewna, że tam różne są już wdrażane procedury kryzysowe, żeby ochronić Prawo i Sprawiedliwość przed skutkami tego. Ale uważasz, że ta komisja, tego. Że skutkiem tej komisji do spraw Pegasusa, bo mnie ona od początku się wydawała taka najbardziej sexy, chociaż wiem, że to może nie jest właściwe słowo w sprawie komisji, ale w ogóle ta cała sprawa inwigilacji, że tam może się to skończyć postawieniem zarzutu konkretnym osobom, takich tak, zarzutów, które uważam, mogą że tak, że spowodować, tak. Że różne osoby na przykład znaczy, ponownie trafią do zakładów karnych? Że wnioski do prokuratury tam będą po tej komisji, że ona jest taka najbardziej mięsista, nie, w tej chwili. Znaczy ja jeszcze uważam, że koalicja rządząca, oczywiście sejmowa większość, powinna natychmiast zacząć myśleć o powołaniu komisji do spraw Orlenu i Lotosu. Znaczy, to jest... Pojawiało się też to pytanie dotyczące Lotosu tak, w naszych komentarzach. To jest... Przypomnisz, o co chodzi? Znaczy, chodzi o to, że sprzedano część Lotosu za, jak twierdzi Najwyższa Izba Kontroli, bezcen. To znaczy ułamek tylko tego, co wówczas Lotos był wart. To nie jest tylko zarzut, żeby była jasność, Najwyższej Izby Kontroli. Podobne zarzuty na przykład kierował pod adresem władz Orlenu wtedy Janusz Kowalski, znaczy polityk obozu wówczas rządzącego, więc ta sprawa naprawdę budziła bardzo duże kontrowersje. Sprzedaż akurat Saudi Aramco tej części Lotosu też budzi kontrowersje, bo pośrednio Saudi Aramco jest podejrzewane o współpracę z Rosją i reżimem Putina, tak? Więc mamy tutaj liczne pytania, które należałoby postawić na komisji śledczej. Ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli no wprost mówi o tym, że to było działanie na szkodę spółki. Prezes Jarosław Kaczyński, który się zna na wszystkim oczywiście, też się odnosił na konferencji prasowej do tego i twierdził, że to Unia Europejska nam kazała sprzedać Lotos, co jest jakąś turbo bzdurą, bo to w ogóle nie o to chodziło w tym, co nam kazała Unia Europejska i że Lotos był sprzedany za tyle, ile trzeba i że w ogóle on nie ma żadnej wątpliwości co do tej transakcji, co oczywiście zdaniem prezesa zamyka temat, ale nie zamyka. No nie zamyka i ten temat powinien też wejść na agendę komisji śledczej, bo ja przy tym całym bałaganie w prokuraturze nie mam przekonania, czy szybko i czy w ogóle i kiedy prokuratura się może zająć tą sprawą. No ale tam rozumiem, że teraz właśnie Daniel Obajtek na przykład się szykuje do tego, żeby uciec do Brukseli, tak? Znaczy tak, uciec, nie, oczywiście nie chciał użyć tego zwrotu, bo on jest bardzo nacechowany, po prostu pełnić tam swoją kolejną funkcję zaszczytną. Tylko jak mówią politycy w sejmowej większości, spokojnie, immunitet w Parlamencie Europejskim zdejmuje się łatwiej niż immunitet w polskim Sejmie. Więc tam głosowanie pójdzie już w ogóle po naszej myśli, jakby co, więc mogą uciekać ile chcą. To jeszcze na koniec zapytam Cię o liczbę wiceministrów i ministrów. No. To tam po przecinku tyle się znajdzie. W rządzie Donalda Tuska 110. No to masakra jest. Dlaczego nagle? Przecież jednym z postulatów była zmniejszenie tego Bizancjum i tego dworu. To znaczy, ja tego w ogóle nie rozumiem. Znaczy inaczej, no rozumiem, oczywiście, że rozumiem, dlatego że przecież każdy koalicjant musi coś dostać. No, każdy koalicjant musi mieć wiceministra. Każdy koalicjant musi mieć resort. Każdy koalicjant musi mieć coś. Ale to znaczy, no nie, ja jestem absolutną przeciwniczką rozliczania rządu jakiegokolwiek z realizacji programu po 50 dniach,
I nie będę Tuskowi mówiła, że o aborcji mówił coś tam, a o czymś mówił coś tam innego, bo naprawdę to są procesy, musimy poczekać na, przynajmniej dać im chwilę, tak? Ale z wielkości rządu to można ich po 50 dniach rozliczać i to masakra jest. Znaczy tam w Ministerstwie Edukacji jest bodajże 5 wiceministrów. Ale to rozumiem, że chodzi o to, że po prostu każdy z koalicjantów ostrzył na to zęby, tak. I teraz każdemu trzeba coś dać, bo inaczej się obrażą. Inaczej się obrażą, sobie pójdą i nie będzie 248 głosów. I tak może nie być zaraz 248, bo partia Razem jest coraz bardziej obrażona i w ogóle nie chce różnych rzeczy robić z większością sejmową. Ale popatrz, no mamy tak, w Ministerstwie Edukacji Barbarę Nowacką, która jest z Koalicji Obywatelskiej, tak? Ale w jej wiceministrach mamy również Katarzynę Lubnauer, która też jest z Koalicji Obywatelskiej. Ona z kolei bardzo chciała być ministrą. Ojej, a ja chciałabym być na przykład księżniczką Disneya, może być. No i co w związku z tym? Znaczy Meridą Waleczną bym chciała być. Marek Sekielski, że jesteś. Merida Waleczna pasuje mi do ciebie. Marek Sekielski wisi mi teraz tiarę. Merida nie dosiła w tiary. Ale na burzę rudych włosów. Poczekaj, tu mamy Nowacką, bo ja tutaj rysuję teraz układ, jaki panuje w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Tylko, że tak, Nowacka jest liderką Inicjatywy Polskiej. Tak. A Lubnauer jest z Nowoczesnej. No i trzeba było... Była nawet szefową Nowoczesnej. Tak, przez chwilę. I trzeba było zaspokoić również tych mniejszych koalicjantów. Ja to rozumiem politycznie, ale... No nie, to trzeba gdzieś uciąć. Znaczy naprawdę, trzeba swoich ludzi powyrzucać gdzieś. Może politycy Platformy Obywatelskiej nie muszą jednak być wiceministrami we wszystkich resortach. Znaczy za dużo tego jest. Zdecydowanie jest za dużo. Miało być mniej, miało być oszczędniej. Nie jest mniej. Czy jest oszczędniej, to się dopiero zobaczy. No to się na pewno zobaczy. Mamy tu pytanie, pan Waldi się dopomina już któryś raz, żeby odpowiedzieć na jego wątpliwość. Otóż, czy, właściwie to jest do ciebie pytanie, bo wyraźnie pan Waldi pisze, że to jest pytanie do redaktor Dominiki Długosz, czy w PiS-ie jest autentyczny strach przed rozliczeniami i więzieniami? Tak. I ja w niego nie wierzyłam, panie Waldi. Waldemarze, czy Waldi? Dobrze, Waldi. Ja w niego nie wierzyłam do zatrzymania Wąsika i Kamińskiego, dlatego że dosłownie parę tygodni wcześniej zaczęły się z Prawa i Sprawiedliwości pojawiać głosy, że panowie obaj żyją w dużym stresie i że naprawdę są niespokojni, co się może wydarzyć. I tuż przed tym wyrokiem sądu, że tam jest bardzo duży taki, że oni autentycznie się boją tego, co się może stać. Ja trochę w te głosy nie wierzyłam, bo ani Kamiński, ani Wąsik to nie są goście, którzy się jakoś specjalnie boją czegokolwiek. Nawet jak teraz państwo prześledzą to, w jaki sposób oni się zwracają do Donalda Tuska, no, przez media oczywiście, że oni jednak mieli, czy Hołowni. Cały czas jest ta gwarancja ostateczna, czyli prezydent. Tak, więc ale tam był ten i te plotki się pojawiły, ja w nie trochę nie uwierzyłam, no a potem się wydarzyło wszystko, co się wydarzyło, więc tak, w tej chwili pojawiają się takie plotki i jest duży strach, co się może zdarzyć dalej, tyle tylko, że on jest raczej strachem przed uciążliwością, dlatego że niewiele osób wierzy, że jeszcze ktoś może pójść do więzienia, dlatego że to jest bardzo długa droga po prostu, żeby wsadzić polityka do więzienia. Tutaj po prostu była koincydencja niefortunnych dla Kamińskiego i Wąsika zdarzeń. To też trzeba by rozrysować. No, ty mówisz koincydencja niefortunnych zdarzeń, no ale prezes i też politycy inni Prawa i Sprawiedliwości mówią, że to był plan absolutnie. Nie, no Tuska, oczywiście, tak. Tusk kazał Julii Przyłębskiej 6 lat trzymać sprawę tej, no jak się nazywa? No... Sporu. Chodziło o spór w Trybunale Konstytucyjnym dotyczący ułaskawienia. I Tusk kazał Przyłębskiej 6 lat to trzymać i nie rozważyć tego w składzie, który był stosowny. Nie, no to, oczywiście. To wszystko jest jasne. I bardzo trudno jest polityka skazać, bo to trzeba mu zabrać immunitet, trzeba mu postawić zarzuty, musi być proces. Wiadomo, ile to trwa w polskim wymiarze sprawiedliwości, tak? Znaczy skończy się kadencja,
a wiele tych spraw nie przejdzie jeszcze pierwszej instancji, a to musi być zakończony proces, żeby taki trafił do więzienia, więc to się nie zakończy oczywiście pójściem do więzienia. Jarosław Kaczyński też, tam było takie pytanie. Jarosław Kaczyński też do więzienia nie pójdzie, ale będzie to spora uciążliwość dla nich i no taka też strach o swoją polityczną przyszłość, tak? Nie tylko o to, że pójdziemy do więzienia, ale partia, która ma gości, którzy mogą być obciążeni zarzutami, zawsze patrzy na nich krzywo, zawsze im daje jakieś dalsze miejsca na listach. Tak, znaczy to jest ta bojaźń w nich w tej chwili, tak? Widzowie wysyłają nam, cały czas tam wysyłają cały czas. I cały czas się bardzo z tego cieszymy. Łuki 85, trzeba było spakować skazanych na Shawshank, to oczywiście komentarz do wyboru lektur, jak rozumiem. Wyboru lektur panów Kamińskiego i Wąsika. Pani Anna Maria Rafał pytają, czy 31 stycznia będzie live stanu wyjątkowego ze wszystkimi. Tak, tak, we czwórkę tam będziemy siedzieć i można tam się zarejestrować, tam w tych wszystkich naszych socialach, to wiadomo gdzie, ja nie znam tego adresu niestety, więc ale nie fani podyktuję. Na pewno znajdą. Ekstra Mask wysyła nam super naklejkę i super podziękowania. Dariusz, który pisze, że PiS przypomina mi Radziwiłłów z Potopu, Polska jest jak sukno, każdy drze tyle, ile mu potrzeba, a my musimy taki kawał wydrzeć, żeby na płaszcz starczyło. To żeby zakończyć może trochę tak tematem mniej z naszego poletka polskiego. Czy myślisz, że poza tym sporem, który trwa dotyczącym, ale spokojnie, to nie będzie pytanie takie stricte o zagranicę. Jak zapytasz mnie o wybory w Finlandii, to mogę się zniecierpliwić. No. Nie miałam takiego planu, ale może, kto wie. Nie, bardziej chciałam się zapytać, czy na przykład Donald Tusk jest w stanie się dogadać z Andrzejem Dudą w sprawie Ukrainy. Czy poza tymi uszczypliwościami, które sobie panowie na przykład w mediach społecznościowych przesyłają. W różnych językach. I poza różnymi uwagami, które czasem na różnych konferencjach i wystąpieniach są kierowane wobec siebie. Czy na przykład jak się spotykają przed wyjazdem Tuska do Ukrainy, to są w stanie wznieść się ponad to? Tak, jestem przekonana, że tak jest w sprawie Ukrainy. I to już jest za moment. I jeśli te wybory wygra Donald Trump, a jest spora szansa, to jestem przekonana, że Andrzej Duda przez te następne pół roku, kiedy jeszcze będzie prezydentem, czy tam 8 miesięcy, kiedy będzie prezydentem, zrobi wszystko, żeby... nie wiem, jak to ubrać w słowa polityczne, ale żeby jego było na wierzchu, tak? To znaczy, żeby kontakty Donalda Tuska z nową amerykańską administracją były jak najtrudniejsze. Dlatego, że przelot, jaki ma Andrzej Duda z Donaldem Trumpem, no nie jest chyba tajemnicą. Panowie doskonale się rozumieli. I Andrzej Duda ten ewentualny powrót Trumpa moim zdaniem wykorzysta. Tylko, no nie wiem, na ile jeszcze będzie miał do czego go wykorzystać. Ale w sprawie Ukrainy jestem przekonana, że oni tutaj są w stanie postawić gdzieś te granice. Znaczy wiesz, może tak bardziej, ja bym chciała w to wierzyć, tak? Że są te sprawy najważniejsze, są te sprawy fundamentalne, w których oni po prostu nie mogą sobie pozwolić na polityczne awanturnictwo, ani jeden, ani drugi. Znaczy, Donald Tusk to jest naprawdę poważny gość. Znaczy, to jest polityk klasy światowej. Andrzej Duda chciałby być politykiem klasy światowej, no więc powinien do tego dążyć, nie? No to tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Optymistyczną nadzieją, że w takich sprawach jak Ukraina, Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk są w stanie się porozumieć. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dominika Długosz, Newsweek Polska, stan wyjątkowy. Karolina Opolska, Sekielski Brothers Studio. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam. Jutro o 21:00 będę również tutaj ja, a moim gościem będzie dr Mirosław Oczkoś, więc będzie również bardzo ciekawie. Spokojnej nocy. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.